kolana. A skoro już o kolanach mowa, to też poświęcam im wiele czasu, dlatego że są to jakby podstawowe stawy dla naszej ogólnej sprawności i ogromna ilość moich pacjentów narzeka na kolana. Niemalże każdy. Niemalże każdego choć raz czy ileś bolało kolano. Bolało z niczego, bolało po urazie przede wszystkim, po jakimś wypadku. Ludzie padają na kolana, potykają się i uderzają kolanami. Później są tego różne konsekwencje. Kolana muszą być bardzo prawidłowo w życiu używane. I to trzeba po prostu pamiętać. Bo każdemu, nawet mistrzowi, może się zdarzać. I każdemu się zdarza. Mnie też nieraz się zdarzało problemy z kolanami. Miałem wodę z kolana. Chciano mi uciąć nad kolanem nogę, bo mnie źle leczono. I tam już się ropa się zbierała. Chciano, po prostu nie opłacało się jej dalej leczyć. Musiałem uciec ze szpitala i samemu się wyleczyć w ciągu 3 miesięcy, bo już bym był bez nogi. A kto wie, co jakby mi się potoczyła ta moja dalsza kariera i moje życie. A dziś mam sprawne kolana, minęło kilkadziesiąt lat, wyleczyłem wiele kolan, nieraz jeszcze swoje stłukłem, bo życie na krawędzi ma takie konsekwencje, że nieraz się tej gleby dotknie, a ja w niejednej wodzie byłem kąpany i uparty. Wracając do kolan, masujmy sobie te kolanka, obmasowujmy łokcie, obmasowujmy podobnie kolanka w ten sposób i w ten sposób. Smarujmy w nie dobre maście. U mnie można takie nabyć, tak nawiasem mówiąc. I zabezpieczajmy je. Najprostszym zabezpieczeniem kolana, jak ktoś musi długo stać, czy wysiłek wykonywać, czy chce iść na jakąś wspinaczkę, czy spacer, a kolana go pobolewają, albo są słabe i nie chce, żeby mu się coś stało, bo jak są słabe i robię duży wysiłek, nieadekwatny do przygotowania, to po drodze może się coś zdarzyć. Osłabię tak staw, że przyjdę, wrócę i kolano będzie chore. Więc zwykła opaska elastyczna pod kolankiem, wzdłuż takiej jodełce nad kolankiem kilka razy, tak żeby kolano się ruszało, a od dołu i góry było wzmocnione. Najprostszy sposób. Po każdym wysiłku, przed każdym wysiłkiem rozluźnić, rozgrzać to kolano przed wysiłkiem, przed wszystkim. Nawet nieco dłużej, bo ono wymaga rozgrzewki przed ruchem, przed wysiłkiem i ukorzyć ten staw, tą część ciała wokół dobrą odżywką albo maścią, bo kolano zdało egzamin i zasłużyło na to. Kolana, wielki temat, polecam też moją mały poradnik Kolana i łydki do nabycia w naszym wydawnictwie i na stronie. Do zobaczenia.